Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Pokémon Emerald wędrując przez Hoenn. W odcinku pod tytułem Walka w produkcji. Dlaczego walka w produkcji? Bo w tym odcinku odwiedzimy miejsce zwane Battle Factory, czyli fabryką walk i tam... A zresztą, co będę dużo mówił. Zaczynajmy odcinek! Ostatnio zakończyliśmy grę w Battle Frontier niedaleko Battle Pike. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejnym nowym miejscem w Battle Frontier, jakim będzie Battle Factory. A do niego droga prowadzi tędy i tutaj mamy właśnie ten budynek. To jest Battle Factory. Szukamy naj... Znaczy nie, poszukaj najsilniejszych Pokémonów. Może pogadajmy z tutejszymi osobami tu obok. Może coś powiedzą ciekawego. Hej, bracie! Jesteś pewien, że możemy wziąć tu udział bez żadnych Pokémonów? Jasne, będzie okej. Tak myślę. Ale pamiętasz tego dużego, strasznego gościa? On przecież powiedział. Pożyczę wam Pokémony. No właśnie, i tutaj jest takie miejsce, bardzo podobne do Battle Tent, czyli namiotu walk, jaki mieliśmy okazję zobaczyć w Slateport. Czyli tutaj możemy wypożyczać Pokémony, ale zaraz o tym powiem. To fabryka walk. Możesz tam wypożyczyć silne Pokémony. Ale tak się zastanawiam, kto tam trenuje te wypożyczane Pokémony. No ciekawe. Więc wejdźmy. Jesteśmy w fabryce walk. A nawet muzyczka. Wszystko szło nie tak. Musisz sprawdzić Pokémony przeciwnika po walce, żeby ocenić, czy nie ma jakichś dobrych. Wymieniłem się za słabego Pokémona. Myślałem, że będzie dobry. Zmietli nas z powierzchni ziemi. No cóż, zawsze jest ryzyko przy wyborze jakichś Pokémonów. Nie zawsze się wybierze dobre. Wiesz, że pracownicy tutaj dają ci wskazówki na temat następnego przeciwnika? No cóż, jestem wielkim człowiekiem, ale mam problemy ze zrozumieniem ich wskazówek. No tak, widać, że jesteś wielkim człowiekiem. No, czyżby te łamigłówki były takie... Czy łamigłówki, wskazówki były takimi łamigłówkami? Cześć, ty tam! Uważasz, że... Uważasz, że... Tutejsze wyzwanie jest proste, bo nie trzeba mieć wytrenowanych Pokémonów? Chciałbym mieć taką pewność zwycięstwa. Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy na temat Pokémonów i ich ruchów, to ciężko będzie ci tu wygrać. No tak, ale myślę, że moja wiedza bynajmniej wystarczy tutaj. Więc weźmy udział w wyzwaniu Battle Factory, czyli fabryki walk. Mam nadzieję, że wyprodukujemy tutaj jakąś ciekawą waleczkę. Dobra, zapisaliśmy grę i wchodzimy do pewnego pomieszczenia, w którym mamy całą masę pokeboli i innych dziwnych rzeczy. Tak, nasz następny trener będzie uzdolniony... Nadzwyczaj uzdolniony w typie psychicznym, czy coś takiego. W każdym razie możemy się po nim spodziewać... może Pokemona psychicznego, ale w każdym razie na początek musimy wybrać sobie 6 dobrych dla nas Pokemonów. I co my tu mamy? Mamy Tentacoola z naturą Hardy, co on trzyma Pitcha Berry. Naturującego Pokemona jest to zupełnie bezużyteczne. Nie zna nawet żadnych silnych ruchów. Kolejnym Pokemonem jest Minun z naturą Dusil. O, trzyma Salak Berry, co dodam mu szybkości, to jest nawet dobry pomysł. Ale również jest za nic ciekawego. Później mamy Ivizaura, Pokemona roślinnotrującego. Jeszcze Hornabulbazaura, ale teraz Kanto. Persim Berry trzyma całkiem dobry spec ataku. Później Scorsola. Citrus Berry, a właściwie co umie... O, Petal Dance. No to może Ivizaura bym wziął. Może Corsolę, Makargo też widzę, że to jest Lex Inkens.
A dlaczego nie wezmę Equilava? Pokémon ognisty z Focus Band. O. No dobra, czyli już powiedzmy, że mam jakby obmyślony skład. Wezmę sobie może na początek Corsolę i Wizaura oraz Quillawę. Lepiej brać Pokémony najprzeróżniejszych typów, żeby móc sobie ewentualnie poradzić z innymi trenerami. I oto jest! Strategia pochodzi od ojca. Bardzo ciekawe. Więc walczymy w kolejnym bardzo nietypowym wyzwaniu Battle Frontier w Battle Factory. Tak, i walczymy na początek z Execute. Corsola jest zupełnie złym Pokémonem do tej walki. Ale co tam, spróbujmy. Ej, Leech Seed. Niestety Mirror Coat się na nic nie zna. W tym przypadku będę musiał chyba zmienić Pokémona na Quillawę, bo on będzie dobry do tej walki. Dobra, zmienimy Pokémon szybko. No cóż, to jest jedno z trudniejszych wyzwań w Battle Frontier. Skubana przewidziała, co zrobię. Właśnie, jest trudniejsze wyzwanie, bo nie mamy swoich Pokémonów, nie wiemy, co nam wpadnie. Przeciwnicy mogą mieć naprawdę silne Pokémony. Znaczy się początkowo nie mamy zbytnio wyboru też co do Pokémonów. Niestety. O, Spoink. Tak jak wspomniał koleś przed wejściem tutaj, trener ma psychiczne Pokémony. Dobra, walczmy. Wow, Bounce. Ten atak może być troszeczkę ryzykowny dla przyjęcia dla Quillawy, dlatego zmienię Pokémona na Corsolę. Ona jest typu kamiennego, tam na atak do typu latającego, więc powinna go przyjąć bez większych problemów. No właśnie. Ten atak też może sparaliżować, więc trzeba być ostrożnym. Bubble Beam! O, Confuse Ray. To zaboli. Może nie od razu, ale... pewnie mi to troszeczkę będzie przeszkadzać w walce. Ach, znów Confuse Ray. I Bubble Beam! Dobra, spróbuję może Ascent Power, może jednak będzie lepszy. Uuu, Magic Count. Bardzo denerwujący atak. O, i w sumie ten atak lepiej zadziałał. A, jeszcze Citrus Berry. I Bounce! Tak, Corsolka otrzasnęła się z konfuzji. Właściwie Corsolek. Mogłyby tak wszystkie staty do góry podskoczyć, bym się cieszył z tego. I znów Magic Gout. No dobra, Spoink ginie, kolejny Pokémon tej trenerki jest pokonany. Jeszcze jeden, Magby. No cóż, Magby'ego chyba pokonam... Aj, znów Confuse Ray. Niech to. Dobra, Corsola, uderz, ale nie w siebie. Dobrze! Magby jest Pokémonem ognistym, więc ten atak będzie na jego idealny. I jeszcze Bubble Beam na koniec. Jak Smoke Screen, to by mógł troszeczkę utrudnić. W sumie nie, bo oba ataki mają celność 100. Chociaż... Ascent Power ma celność 100, dokładnie nie byłbym tego taki pewien. No, Smoke na szczęście nie trafił, bo to mogłoby nas otruć. I Bubble Beam trafia i tym samym sposobem kończymy pierwszą walkę. I wygraliśmy Alice. Nie zacznij mi ojcze za to, że przegrałam. No i dobra. Widzieliśmy. Dziękują nam za udział, leczą nam Pokémony i co teraz? I teraz możemy sobie powymieniać Pokémony z tymi, które... miał wcześniej trener. Właściwie trenerka. Ale ja myślę, że moje Pokémony są dobre do tej walki, więc nie będę nic wymieniał.
Następna trenerka może mieć trawiaste Pokémony. Właściwie trener. Więc Quilava powinien być dobry do tej walki, ale na początek mam Corsolę, więc... O, Chinchou! No cóż, w sumie z jednej strony dobrze, że mam Corsolę, bo... z Chinchouem, co niektóre Pokémony mogłyby mieć problemy. Tak, Taif. Ten atak będzie średnio działał na Corsolę, ale Mirror Code jak najbardziej go odbije ze wzmocnionego. Chociażby trochę. Confuse Ray. Ah, nie lubię tego. Przynajmniej gdy ktoś tego na mnie używa. Bo sam osobiście lubię używać Confuse Ray. Trzeba mieć przeciwników. To jest bardzo pomocne. No i to co chcieliśmy, wszystkie staty w górę. Wow, Spark, to może zaboleć dosyć mocno. Corsola, proszę, zabij tego! Dobrze! Bardzo dobrze. Dobra, Chinchou ginie. Całaki, jaki będzie kolejny Pokémon? Jest Skiplum. Jeżeli mnie nie zaatakuje atakiem roślinnym, wtedy pokonał go bez problemu Ancient Powerem. A Synthesis. To było śmieszne. I to też nie było już śmieszne. No i Kotosport, to mocno obniża szybkość. Skiplum jest Pokémonem roślinno-latającym, więc Ancient Power będzie na niego idealnym ruchem. No, na szczęście się otrząsnęliśmy z oszołomienia i... Łup. To powinno załatwić się Skiplum. Powinno było, ale niestety nie załatwiło. Aj, Synthesis. Synthesis jest chyba nawet kolejnym nowym atakiem typu roślinnego, jest to atak, który leczy. Jeżeli jest noc, wtedy leczy... Znaczy nie, nie. Normalnie leczy chyba o połowę HP, niecałą. A jeżeli mocniej świeci słońce, wtedy leczy o znacznie więcej. Dobra, spróbujmy zrobić coś takiego. Middle Arm, atak roślinny, który mnie z pewnością załatwi. Jeszcze jest krytyczny. To też jest kolejny nowy atak, atak, który zna tylko Cacnea, a jego wyższa forma Cacturne. Ale bardzo fajny atak, całkiem silny. Flame Wheel! No i pada kolejny. Trener od razu. Raz. Jak mogłem to zrobić? Widać mogłem. I myślę, że żaden z jego Pokémonów... Dobra. Mniejsza z tym, że nie przeczytałem, co ma następny trener, czego się mogę po nim spodziewać, ale... On się po niej. Ale nie wymieniam żadnych Pokémonów, bo wydaje mi się, że mój team jest... dobry. Różnorodność typów... Spoink. Idź, Corsola! Użyj Ancient Power. No i znowu Bounce. Nie lubię tego ataku. O właśnie, sparaliżował mnie. Teraz sprawdźmy coś. O, właśnie, tego mi było trzeba. Natural Cure, ale... Teraz... Aha, dobra. Przy wymianie ta zdolność wyleczy moją Corsolę z paraliżu. Tak, ten znowu tutaj balansuje. To ja mogę coś zrobić. Swift, który nie trafi. Żeby oszczędzić trochę pipi w Flame Wheelu. Tylko teraz mam zamiar użyć i... sparaliżowało to mojego Quilavę. Ten znowu wyskakuje w powietrze. Quilava jest sparaliżowany, nie jest w stanie nic zrobić. Spoing spada. I Quilava używa Flame Wheel. I Citrus Berry. Magic Coat. Tak, to go ochroni przed zmianami statu. Wow, wycofała z pointka. To ciekawe.
O, Crocodile! Z tym Pokémonem mogę mieć problem. Wynajmniej walcząc z Quillawą. Chyba że zmienię Pokémona na Ivizaura. O ile nie zna Ice Punch, Ice Beam, Blizzard i innych takich, to będzie dobrze. Bait! Wow, cios krytyczny. Okej, Petal Dance, Ivizaur. Petal Dance jest chyba nawet też kolejny nowym atakiem, jest to atak, to przy tłumaczeniu znaczy taniec płatków. Jest to chyba najlepszy atak roślinny. Chociaż nie pod względem ataku, ale wali od 2 do 3 turn i ma, znaczy tur, i ma całkiem przyzwoitą siłę. I ten Spoink też padnie od tego ataku. A niestety później Pokémon zostaje oszołomiony. Tak, zły wybór był ten Spoink. No i ostatni Pokémon to Yanma. Pokémon Robakot, Pokémon Ważka, którego Ivizaurem nie załatwię. Chyba. Ale w każdym razie lepiej zmienię Pokémona na Corsolę. Jest to Pokémon kamienny, będzie odporny na większość bynajmniej ataków Yanmy. A jako, że to jest Pokémon Robakot, atak kamienny będzie w sam raz. No, prawie. Dobra, jeszcze raz. Aj, detekt. Chroni się. Ale to nie jest dla nas problemem. Przynajmniej dużym. Signal Beam. Właśnie też kolejny nowy atak Pokémonów Robaków. Nie zna go naprawdę. Zna go naprawdę niewiele Pokémonów. Co ciekawe, ten atak jeszcze może oszołomić. No i pokonaliśmy Aurę. Dziękujemy za udział. Znów chyba pozostawię Pokémony tak, jakie mam, bo nie widziałem u przeciwniczki poprzedniej. Nie zmienię sobie Pokémonów na razie, bo moje myślę, że są dobre i myślę, że z nimi wytrwam do końca, o ile nie spotkam jakichś lepszych. Tak, jestem dzisiaj twoim przeciwnikiem i zacznijmy walkę. Młodzikiem Bralejem. Wyrza do walki Maccargo i idealny przeciwnik dla mojej Corsoli. Dla mojego Corsoli, bo to jest on. Bubble Beam myślę, że powinien załatwić sprawę, no ale... No ale, ale... Jednak nie załatwił. Imber. O ile mnie nie poparzy, a poparzył niestety. Totalny brak szczęścia chyba mnie teraz natrafił. Po poprzednim odcinku wykorzystałem chyba wszystkie. Całe szczęście. No ale dobra, pokonaliśmy Maccargo. Jaki będzie kolejny Pokémon tego trenera? Ipom! Niestety Corsola jest poparzona i przez to... Nie wiem, czy nie zmienić przypadkiem Pokémona. O, Button Pass. Na Lavdiska. No i też troszeczkę mi wyjaśnia sprawę, bo mogę użyć Ivizaura. Petal Dance. I tym sposobem załatwię wszystkie Pokémony tego trenera. Myślę, że jeden Petal Dance wystarczy na... O, szlak. Attract. Cóż, tego można było się spodziewać po Lavdisku. To jest charakterystyczny atak dla tego Pokémona. Jeszcze Rain Dance. No, robi się nie... Dość nieciekawie. Ale Ivizaur, proszę cię, uderz. Dobrze! Bardzo dobrze. I załatw jeszcze tą Love Disc. Raz i porządnie. Pięknie. Dobra, i teraz wraca Ipom. Już nie użyję Button Pass. Właśnie Button Pass też był kolejnym nowym atakiem. Jest to atak, który właśnie, jak widzieliśmy, sprawia, że Pokémon się zmienia. Chyba Agility, żeby wzmocnić swoją prędkość. Ale na nic mu się to nie zda, bo zaraz zginie. Nie po jednym ataku, to myślę, że po dwóch. I znów Agility. I ostateczny atak Ivizaur. Jest dobrze. I pokonaliśmy kolejnego trenera. I tak, piąty mecz.
więc będzie mi obniżał staty. Nie chcę żadnego Pokémonów od niego. Myślę, w sumie wcześniej mogłem wziąć sobie Krokonała, bo może były lepsze od Corsoli. Ale co tam. Mamy dobre Pokémony i walczymy teraz zapewne z jakąś... O, pływaczką. Mercy. Z walki Fareta. Pokémon normalny, z którym... No, niestety mogę mieć drobne problemy. Używa Protecta. Co ja mogę mu ciekawego zrobić? No, w sumie nic. Jest to samiec. Gdyby to była samica, może bym jeszcze użył Attract, to by trochę mi pomogło. Ale tak. Zostaje mi tylko atak. Który niestety nie jest zbyt efektywny. Bezużyteczny Helping Hand. Ona się przydaje tylko walka 2 na 2. To dość praktyczny atak, bo wzmacnia drugiego Pokemona. Slam. Niezbyt efektywny, ale jednak zabrał mi sporo HP. Może Ancient Power. Wreszcie Slam, w przeciwieństwie do Body Slam, nie może sparaliżować. Jest nieco słabszy. Ma też niską celność, ale coś tutaj... Ta niska celność nie jest zbyt widoczna. Faret trafia praktycznie za każdym razem i ma jakąś jagódkę. Leci Berry, wzmacnia mu atak. Dobra, pokonaliśmy pierwszego Pokemona, teraz czas na drugiego, jakim jest Parasect. Pokemon robak roślina, wyższa forma Parasa, któregoś mieliśmy okazję zobaczyć. I ten Pokemon może mi zrobić... może mi... W walce z tym Pokemonem mogę mieć problemy. Właśnie. Dlatego wyślę do walki Quillawę lepiej. Mam nadzieję, że nie zna jakiś Giga Drain. O, Psybeam. Dość ciekawy atak jak do tego Pokemona. I cios krytyczny i oszołomienie. Niech to. No dobra. Quillawa, błagam cię, uderz w niego. Nie mój Pokémon, więc mych próśb nie słucha. No i jeszcze paraliż, super. Quillawa, błagam cię, zrób coś. Jeden Flame Wheel wystarczy na niego. Dobrze! Bardzo dobrze. Tak, siła razy 4. W końcu Pokémon Robek Roślina. Jest taki Pokémon Ponyta. Pokémon ognisty. Któremu chyba tylko Corsola będzie w stanie stawić czoła. Tak, jeszcze uwięził mnie w Fire Spinie. I oszołomienie też robi swoje. Quillawa będzie musiał chyba paść w tej walce. No niestety nie ma. Nice bounce. No, widzę tego ataku. Dobra. Nie trafił, ale obniżę mu jeszcze celność, żeby w następnej turze, czy może jeszcze następnej, zależy, żeby po prostu nie uderzył w konsolę. Tailwhip też spudłował. I jak... Smokescreen odnosi skutki. Fire Spin. Zabiję mnie to, czy nie zabiję? Nie zabiję. Ale paraliż. Tak. I koniec. Quillawy. Teraz trzeba wysłać z powrotem Corsolę. A ma Corsola Citrus Berry, więc myślę, że nie będzie tak tragicznie. Tak, Tail Whip wpuduje. A Bubble Beam nie. Cios krytyczny. Bardzo ładnie, Corsola. I wkończmy Mercy! Dobra. Czas chyba już na ostatnią albo przedostatnią walkę. Zaraz zobaczymy. Przedostatnią. Tak, styl wolny trenera. Ja nie chcę żadnych Pokémonów tu wymieniać. Ja mam dobre. Jak widzicie, jeżeli traficie na dobre Pokémony, na początku możecie z nimi przejść całe wyzwanie. Bez potrzeby wymiany. I tak, teraz mamy gitarzystę Dakota, który jest od walki Marsztompa.
Tylko staram się mieć duże problemy z Marsztompem, kiedy ten użyje ziemnych ataków, dlatego użyję do walki... Wizaura! Też będzie... czterokrotna siła uderzenia Petal Dance'em. Wygląda na to, że to jest Pokémon wodno-ziemny. Ale później będziemy mieć do czynienia z mocniejszymi Pokémonami. Zarówno nasze będą silniejsze, jak i przeciwników. Więc w sumie z jednej strony wyjdzie na to samo. Już chyba też poziom, że tak powiem, inteligencji przeciwników też wzrośnie. IQ im się podciągnie. I będą lepsi. I Confuse. To nie problem, bo mamy Bursting Berry. No ale i tak zmienię Pokémona, bo Ivysaur się raczej nie nada do tej walki zbytnio. Chociaż Arykaterem może. Ale nie, użyję Quillawy. Jeden Flame Wheel powinien załatwić sprawę. Wow, Silver Wind. To nie będzie zbyt efektywne, ale jednak atak może podwyższyć wszystkie staty. Więc trzeba na niego uważać. Jeszcze żyje. I jeszcze trzyma jakąś jagodę. Leci Berry. Dodaje jej ataku. Helping Hand. Zmarnowa natura. Quillawa niszczy Illumines. No i kolejny Pokémon. Co to będzie? Raticate. Wyższa forma Rattaty Pokémona Szczura z Kanto. Tak, Scareface mocno obniża mi prędkość, ale i tak raczej to się mu nie przyda, bo i tak bym wolniejszy od niego. Więc większego sensu w tym nie widzę i Parasite. Chyba najgorszy atak, jaki mógł tylko zaużyć. Nie ma Hyperfunk albo Superfunk bynajmniej. Właściwie Raticate jest chyba jedynym Pokémonem, który poznaje Hyperfunk i Superfunk. Bynajmniej nie znam innego. Czy przez hodowlę jakiś może? Nie wiem. No cóż, pokonaliśmy szóstego przeciwnika i teraz czas na siódmego przeciwnika bądź przeciwniczkę. Trudno powiedzieć, kto to będzie. Nie, nie chcę nic zmieniać. Mam dobre Pokémony. Przynajmniej tak myślę. No cóż, tym razem przeciwniczka. Hahaha, dzieciaku. Haha, staruszka. Masz zamiar się pchać na mnie. Dobra, w każdym razie walczmy z tym. Kadabra może mieć drobne problemy. Disable. Zmarnowany atak. Muszę używać Disable'a na pierwszy atak. I Confusion. Tu już w sumie nie pomyślałem, bo mogłem użyć Mirror Code. Zdało znacznie większe obrażenia. O, Roleplay. Ten atak zamienia umiejętności. Cóż, spróbujmy dalej. Disable. Zablokowało mi Mirror Code. Więc już nie oddam. Niestety, ataku. Muszę atakować. Future Strike. To może zaboleć następnego Pokémona. Albo jeszcze tego. Spróbujmy Bubble Beamem może coś zdziałać. Może coś więcej da. Konfuzja. Sam w siebie. W czasie mamy Citrus Berry. Disable. No, Corsola bardzo szybko się otrząsnął z konfuzji i walimy dalej. I jeszcze jeden atak. Aj, Future Strike przywalił nam. Miejmy nadzieję, że nie zabierał za dużo. Kolejny Future Strike, nie chcesz szlak. Ach, dobra, Kadabra ginie. Jaki będzie kolejny Pokémon? Czy Corsola da mu rady? Czy będę musiał zmienić Pokémona? Sableye. No cóż, chyba jednak zmienię Pokémona. Idź Quillawa. Taki z Sableye'em dobry byłby normalny Pokémon. Zgadza się, że to jest Pokémon Duch, Mrok. Cóż, myślę, że Quillawa też da mu rady. Flame Will! O, fake out. No, zapomniałem, że to działa tylko w pierwszej turze.
Widać przeciwniczka też. No, dostanie mi się z Future Strike'a. Future Strike jest bardzo, ale to naprawdę bardzo irytujący. Na kaw. Jeżeli nie ma żadnego przedmiotu, to mi ukradnie Focus Band. Znaczy ukradnie, no po prostu wywali go ode mnie i nie będę mógł go użyć. Przynajmniej na czas walki. Yoriados! Pokémon Robak! Quillava jest na niego w sam raz. Wrzucimy na nią, bo to jest ona. I... Yoriados nie przeżyła mojego ruchu. Więc tym samym sposobem pokonujemy ekspertkę Christian. I przechodzimy... Wyzwanie w Battle Factory! Dostajemy aż 3 punkty. Jak najlepiej punktowane miejsce. Zresztą nie, w Battle Place chyba dostawaliśmy 4. Nie, dzięki. No to jak, więc tak było... Na tyle, jeśli chodzi o wyzwania, więc teraz zajmiemy się konkretami. Pokonajmy tutejszego mistrza. Cięcie. No i przeszliśmy już drugie wyzwanie Battle Factory, za które znowu dostaję 3 punkty. Teraz czas na trzecie. No i tak podczas... Zaraz, to trzecie wyzwanie. Tak, chyba podczas trzeciego wyzwania pracownik dostał pewien telefon, który poinformował go, że teraz zmierzymy się z szefem fabryki. Tak, niestety nie może mi powiedzieć, jakie ma Pokémony. Ale nie chcę nic zmieniać. Ja mam dobre Pokémony. Mam Magnetona, mam... co ja tam jeszcze mam? No w sumie mniejsza z tym. Zaczynajmy walkę. Hej, hej! Rusz się! Hej, nazywam się Noland. Po prostu rządzę tutaj. Dlatego jestem szefem fabryki. Patrzyłem na twoje dane z wymian. Wydajesz się mieć dobre pomysły, ale wciąż masz pusto w głowie. Słuchaj, dobra. Wiedza nie jest tylko czytaniem książek lub robieniem zadań. Robienie tylko tego. To może być bezużyteczne. Musisz zdobywać doświadczenie, używając przy tym serca i ciała, rozumiesz? Z tym ciałem to średnio rozumiem. Przyjmę te warunki co ty. Też będę używał... wypożyczonych Pokémonów. Wydobądź sobie całą wiedzę i użyj jej. Dobra. Więc walczmy z tutejszym szefem, ojcem, dyrektorem, czyli Factory Head Noland, który jest od walki Togertika. Idź Magneton, będziesz w sam raz. Dobra. Więc walczmy. Na początek użyjmy Rain Dance. To zwiększy znacznie celność Thundera, mojego Magnetona. A Thunder będzie idealny na Togertika. Ale chyba jeszcze go nie załatwi, bo Togertik ma dość spory specdef, a jednak załatwiło go. No okej, okay, jaki będzie kolejny Pokémon? Nolanda. Kolejnym Pokémonem jest Vigoroth. Tylko tam przecież też raczej pokonam bez większych problemów. Tak, Crash Clowna, stalowego Pokémona to nie był dobry wybór. Lepiej jakby już jakiś Big Breaka, no cóż, obniżył mi to trochę obronę, ale co tam. Mam też jeszcze inne dobre Pokémony. Magneton jest jednym z moich lepszych w sumie. No, prawie. Endur. Zostawi sobie jeden HP. Czyli będę musiał walnąć jeszcze raz, a jeżeli znowu użyję Endur, no to będzie problem. Tak, zachował jedno życie, jeszcze jeden HP. I używa jeszcze jakiejś tajemniczej jagódki, jaką pewnie jest... jednak jest to Salakberry. W przypadku raczej mało użyteczny rival za... Szlak, to może mnie zabić. I zabiło. Dobra, trzeba użyć czegoś... Przeciwko czemu Vigoroth nie poradzi sobie, użyje Huntera. Tak, deszcz przestał padać. O-o. Tego nie przewidziałem. Na szczęście Hunter jeszcze żyje, ledwo, ale żyje. Więc jest okej, okay. Hunter jest Pokémonem duchem, więc Shadow Ball jest idealny na tego Pokémona wręcz.
I ostatni Pokémon to Croconaw. Hypnosis. Hunter tutaj jest nawet fajny, bo zna Hypnosis. I pewien kolejny nowy atak, jakim jest Nightmare, czyli koszmar. Ten atak działa tylko, jeżeli przeciwnik śpi i to co turę zabiera mu całkiem sporo HP nawet. Więc jest to atak dosyć użyteczny. Śnią mu się koszmary i to go zabija powoli. Musi być naprawdę koszmar. A Croconaw się budzi i używa Air Lace. No niestety, Hunter ginie. Ale mam jeszcze Scytera, Pokemona Robaka. Robaka latającego w sumie. Myślę, że jeden Silverwind w jego wykonaniu powinien załatwić tego Croconawa. I też tak się dzieje. Najważniejsze to trafić na odpowiednie Pokémony tutaj. Kilka wymian muszę przyznać, że było. No i pokonaliśmy szefa fabryki. Dobra robota! Wiesz, co robisz? Wiem. Wykrywam. Nieźle! Pokaż mi swój Pontiac Pass i dostajemy symbol wiedzy. Ha! Jesteś całkiem dobry. Następnym razem będę dla ciebie ostrzejszy. Żadnej taryfy ulgowej, zrozumiano? Ucz się dalej. No i tym sposobem pokonaliśmy szefa fabryki i zdobyliśmy kolejny symbol wiedzy i 14 punktów na nasz Frontier Pass. Tak, walka była dość ciekawa, więc może zapiszemy ją sobie na Frontier Pass. No i to wszystko raczej, co mamy do załatwienia w fabryce. W fabryce może wziąć jeszcze udział w walkach 2-2. O tym nie wspomniałem. No cóż, nasze Pokémony nie brały udziału w tym, ale mamy już przedostatni symbol srebrny. Gdzie on to jest tutaj? Symbol wiedzy. Staje mi zdobyć jeszcze jeden symbol. W budynku, w którym jeszcze nie byłem, a jest z nim Battle Doom i odwiedzę go w następnym odcinku. W tym odcinku to już będzie wszystko, więc zapiszmy grę. I zobaczmy dokładniej, co będzie się działo w następnym odcinku serii Wędrując przez Hoenn. W następnym odcinku jeszcze porozmawiamy z kilkoma osobami w Battle Frontier. W sumie już niewiele ich zostało i odwiedzimy również Battle Dome. Ostatnie miejsce w Battle Frontier, w którym jeszcze nie byliśmy. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc żegnam się z wami. To cześć!